Jestem, moi drodzy sorki. Przerwa trochę trwała dłużej niż mógłbym się spodziewać. Co on go stłumia? O, mogę zmutować. Gdzie jest nasz jeja? O, będziemy go mutować. Zobaczymy, co teraz mu wyrośnie. Poczęcie z obelskiem czuje się przez chwilę mówień w ramieniu. Aj, nie udało się, bo znów chciał ramię. Ja nie wiem, jak to działa, że ten obelisk na przykład chce ramię zmutować. O, czekajcie, coś tu jest z prądem, nie tak? A, przerwało się. To się w ogóle jakoś tak zrobić, żeby oni odbudowywali te... To się gdzieś tu przełącza chyba, ale nigdy do tego nie doszedłem. Da się dać Prime z aplikacji? Chyba się da, bo ja coś dawałem, ale nie wiem do końca. Karawana dotarła do Leszczykowo. No ja się nie dziwię, że dotarła. Jakiej marki mam motocykl? Yamaha. No każdy zna Yamahę. Niewielkie ryzyko załamania. Oprawienie człowieka 4 razy. Kiedy mu to przejdzie? Za 2 dni, tak? Okej. Okay. Dobra, jak tam Aiko, czy ona robi rzeźbę? Co to znaczy Aiko, brak przydziału do sztuka? Przecież ona jest najlepszą artystką. A nie, to Nicole, przepraszam. A Nicole czemu nie robi? Rysuje słonia. Rób rzeźbę. Też jaką rzeźbę będzie robić, ale nabrała kamieni. To coś potężnego będzie. Ło, dobra. Poison słonie. Karawana plemią szarego kraba są atakowane przez stado 14 ludożerczych słonie. Oj, nie chcę. Ale patrzcie, jakie nagrody można dostać. Lance Helmland. 14 słonie. A słonie się pojawią za 4 godziny. Chcemy 14 słonie walczyć? Kurwa, 14 słonie to jest dużo słonie, co? Ale będziemy mieli 4 lancerów. No dobra, ale co możemy dostać? Technologiczny niewielki rdzeńko będący domem dla prostego... Nauczy technologii, wzmocniona lufa i zestawy medyczne, bardzo dużo. Kurde, no nie ma tu takie... O co to jest? Mała kapsuła zawierająca archity, maszyny wyprodukowane przez superintendent archetycznego urządzenia, to są zdolne do fizycznie. Niemożliwe dla ludzkich nauk. Sobie, ale może ją wydać... Monterze genów, aha. Kurde, nie wiem, wiecie co, może bym tak zrobił. Zapisz. Możemy zrobić taką akcję. Dobra. Przyjmiemy tego questa. Zatem... Za te glitter woody. Tylko, że mi to do niczego nie jest potrzebne. Helm komandora mechów. Garwant, dzięki za subka. Dzięki za subskrybowanie. O, przychylność. To może to byśmy zrobili. Za przychylność, ale kurwa, za przychylność.
Jaka to jest w plemię szarego kraba? Gdzie oni mają wioski? To jest plemię, nie. Pomion. Ja nawet nie wiem, gdzie jest plemię szarego kraba. O, tu są, o Jezu, jak oni są daleko w życiu, tam karawany nie wyślę do plemienia szarego kraba. Nie chcę, żeby byli moimi przyjaciółmi. Wydaje mi się po prostu, że jesteśmy w stanie zdać radę takim słoniom. To jest takie trochę jednorazowe. Ale czegoś byśmy się nauczyli. Bioregeneracja, biorzeźbienie. A w ogóle, to ja mam tutaj te... Aha, bo to i tak... A czemu ja w ogóle mam biotech i mogę tylko pompa skażenia zrobić? A niby w badaniach mam... Aha. Czekajcie. A to jest ideologii. Biorzeźbienie to jest ideologii. A, mównica, miejsce rytuału, mównica, relikwiarz, kapsuła biorzeźbiarska, no jest, stacja z... A. Stylizacji, kula disco, o, głośniki. No, kapsuła biorzeźbiarska, wyciągam kapsułę wyposażona w biorzeźbiarską. Aha. To one dają jakby ten. Odblokuj cykl bioregeneracji w kapsule. Ten cykl leczy stare blizny, regeneruje utracone małe części ciała, takie jak palce, u rąk, nóg. O kurde. To by było fajne. Tylko po co ja się tego uczę? Dobra, wiecie co, zrobimy to. Ja wezmę to. Berserkerzy arrived. Co to są za berserkerzy? A czemu oni mają dzidy? O shit, oni mają dzidy. A potrafią strzelać? To będzie, powiem wam, akcja. Dziś widziałem przed chwilą karabin taki, o. O, jaka rzeźba tu jest w ogóle. No dobra, ale słonie zaraz przybędą. Za 4 godziny. Dobra, ich z tymi granatami damy na pierwszą linię. Tu są jeszcze jakieś toksyczne granaty, ale nie wiem, co to robi do końca. Moc obalająca, uprzejmie. To może wyposaż się w toksyczne. W ogóle te toksyczne... Jestem ciekaw, czy jakbym je rozmontował, to wypadłyby z nich te komponenty. Tam jest, że niby 6 komponentów na taki toksyczny.
Co to jest za neurop? Aha, łącze psi, a to? Ulcer biomutacji. Dobra, zrobię teraz dwa zapis. Czemu ona im ukradła paszę dla zwierząt? Aha, bo oni też oswajają, dobra. Nie macie broń dystansową, tylko jeszcze o tym nie wiecie. Lewa noga, a ona ma chyba operację, nie, lewa noga odcięte, dodaj zlecenie. Dobra, jeszcze nie dajmy, bo słonie zaraz będą. Dobra, kurwa, dużo ich. To jest tak, wszyscy koloniści idą do domu. Ale nie ci, którzy nie idą do domu, czyli tak. Tu gdzieś na wodzie będzie kolec, ten kolec. Gdzie są jakieś zwierzęta? Tu są nosorożce, dobra. No i ci też gdzieś tu, tylko że w drugiej linii, że tak powiem. Bo właściwie to w pierwszej. Czy one już atakują? Nie, tak, o shit. Chyba się udało. Dobra, czy są tu jakieś moje słonie do uratowania? Ciężko powiedzieć. Gdzie jest ta Agatka? Agatka. Ci się tu czołgają, dobrzy są.
Dobra, kolec się regeneruje, ten się reg... Koloniści potrzebują ratunku, ci nie są ważni. Dobra, jak jest ze zwierzętami? Który z tych zwierzaków jest jakiś taki... Ten jest ranny, ale... Aha, ale gadka go musi poratować, gdzie ona jest. Dobra, jeszcze tego słonika. Najlepsze jest to... Nie wiem, czy ich się tutaj da jakoś... No ci niestety umrą. Nie wiem, czy moi się załamią z tego powodu. Mam nadzieję, że nie. Teraz zobaczymy. A raczej nie. Dobra, ale mamy żarcia teraz, powiem wam. Masakra. Zajebiście to zrobiliśmy w ogóle. No trzech ich zmarło, jeden tu sobie przeżył. Jestem ciekaw, czy on do mnie dołączy, czy raczej będzie takim dzikuskiem i pójdzie sobie po tym queście. Gdzie ten mój w ogóle... On się nie chce zniewolić, dlatego tak brudno. Przybyły kapsuły. O, jest, patrzcie. Jest Glitterwood i ten. I teraz ja bym zrobił, że... Nie, zwykłe leki bym im dał maksymalnie, bo mi tego Glitterwooda całego zużyją. Nie wiem, czy by nie zrobił fabrykacji zaawansowanych komponentów. Badaj. I teraz bym to jakoś to... Chyba tak się to robi, czekajcie. Zobaczymy, czy mi się to fabrykacja zaawansowana zrobi. O, zajebiste. No to teraz tylko... A czemu one się zepsuły? A to już się zepsuły. Czemu? Dobra. Kto jest naszym kucharzem? Nyken i... Sami. Co to jest? A czemu ona go chce kroić najpierw? Miała, kurde, ludzi najpierw kroić. Znów będzie problem. Humor spada. Dostał piorunem. Zajebiście, nie mam pytań w ogóle, żeby cię trafił piorun w tej grze. Ale nie rozumiem, czemu nie oprawia dalej. A czemu nie może tych słoni oprawić? Czekajcie, sami. A poza dozwolonym obszarem. O Jezu, dobra. Mówię, kurde, co jest grane? Czemu się nie zajmuje tymi, tymi?
Kurden. Spada jej, jak tu ten smród jest z tych. Ale musimy to mięso pokroić, bo to jest dużo bardzo mięsa z tych słoni. No starczy nam. O, zniewolony dostał, dobra. Wujukat znów jest zniewolony. Może go za bardzo przycisnęliśmy i dlatego się taki zrobił agresywny. Dajmy mu trochę wolnego. Kurde, widzę, że im smutno z powodu tego. Że im smutno z powodu tego, że ten typ został oprawiony. Dobra, tego wyślemy na sprzątanie. A co mu jest? Czemu on jest taki? Żołądek, mięso, tolerancja, ambrozji, niska, import. Ruch, co mu? A, bo on jest postrzelony cały. Z tego jakaś kurde dżuma. Patrzcie, jak zasyfione jest wszystko. Dobra, jest git. O, shit, co to było? O nie. Fuck. O nie. Gasić pożary. Dom mi się pali. Gaście dom. Tylko w środku go gaście, a nie na zewnątrz, kurde. Zasilanie. Udar cieplny, ktoś ma udar cieplny. Ktoś mi wszedł na Discord. Albo i nie.
szał obżarstwa, duże ryzyko za... O kurde, tam co się dzieje w ogóle. Jakiś deszcz by się naprawdę przydał, bo będzie przypis. Ty! A ja teraz w ogóle zauważyłem, że ten jądro mięsomasy, ono wypluwa mięsomasę na zewnątrz. Ja się zastanawiam, skąd to mięso się bierze wszędzie? A ono jest po prostu wypluwane przez to jądro. Dobra, to jest niezłe. No dobra, no słonie nam się udało opanować. Troszeczkę szkoda, że te nie są takie, ale... O nie, zepsuł nam się ten. Kurde, no. No to to jest przypał. Mamy uszkodzony. No dobra, no to wyłączamy. Przełączenie... Tego bym nie przełączał, bo kurde, jeszcze ktoś będzie akurat. Zabił? O Jezu, zabił nam istotę. Sami. Niestety, trzeba by było jakieś przywołanie może zrobić i wezwać tu nową. Jedno mnie zastanawia, czemu ta karawana ciągle nie jest rozwiązana? I one to noszą... One noszą na plecach jakieś skóry i płaszcze. Dobra, trzeba to instalować, bo mi się tu chyba obniża stopień. Pożar? O, shit. Idą gasić, kurde. No, cały dzień ubiegać wokół tego i próbować. O fuck, powłóczyciele. O, ale niedużo ich jest chyba. Cztery tylko. O, ile mleka w ogóle? Dul, ile ty tam masz tych słoni? Trochę ich masz, co? Fuck. Zaraz mi się spali ten, to nie będzie problem. Dobra, też zaczął padać na szczęście. Trafi on kogoś czy nie?
sumie fajnie ci powłóczyciele, bo przyszli, nic nam nie zrobili, a zostawili nam ten kawałek, który, dzięki któremu możemy tam później się... No różne rzeczy możemy z niego robić. Ten taki kawałek pustki. No i tu już chyba zostały kości tylko z tych słoni. Jak ten więzień, zniewolenie, już prawie będzie zniewolony zaraz. Dobra, jak nas ten wysprzątał tu trochę, co? To dajmy mu przydział, sprzątanie i przenoszenie na podobnym poziomie, to się może zajmie trochę i tym, i trochę tym. Aha, mieliśmy go dać, żeby on był tylko w domu. No i ten obszar domu by też tak trzeba było znów zweryfikować tu, bo widzę, że się powiększył sporo. A nie powinien. Szkoda, że nie ma takiego obszaru domu, że do sprzątania. Wiecie, o co chodzi, że jakby... Okej, tu masz sprzęt, to jest dom do naprawienia, a to jest dom do sprzątania. To mnie najbardziej boli, że ten się uszkodził, nie mam, i nie mam prądu teraz. I znów nie mam skąd go wziąć, oczywiście. No bo jak zawsze... Od zawsze... Wojenny kupiec. O, ale to jest wojenny kupiec. Dobra, te słonie już te plecaki zrzuciły? Trochę nie kumam tego, co oni tu robią z tymi plecakami ciągle na plecach. Dobra, kogo myśmy wtedy Dula wysłali, nie? No to chodźmy z nimi, pohandlujmy. Widzę, że stanęli przy piorunie i będzie przypał. Dobra, możemy mu... Coś możemy kupić, ale to nie są rzeczy, które my byśmy chcieli od nich kupić. Dobra, sprzedajmy mu wszystko. Co na pewno byśmy mogli kupić? Pumę, kobrę. Nie chcę pumy ani kobry. Lekarstwa. O, mam jakieś nasiono. Dobra, wszystkie te rzeczy, które są do walki wręcz, mu puszczamy. Pistolet też bym mu sprzedał. Po co mi pistolet? Obroża niewolnika ze stali. Jakieś plemienne maski. Zepsute hełmy. Koszulki oddane, bo już są zniszczone. Z wełny mega leniwca. Cię się zastanawiam, co ja mogę od niego, no bo co, ja mogę parkę dziecięcą. Parkę ze skóry jaszczurki, parkę. Koleś nic nie ma za bardzo. Ma plemienne nakrycia głowy, zajebiście. Długi łuk, to sobie jak ją z jakieś dziady są, co do mnie przychodzą. Dobra, kupię tą pumę. Tak, mam pełno rzeczy do sprzedania, które wiecie. Aha, on nie ma tyle, żeby mi dać. To kupię jeszcze dwie kobry. I zestaw tych, dobra. A ciekawe, czy mógłbym jeszcze, patrz, przyhandlować, na przykład dać mu coś, a nie wziąć za to kasy. Na przykład...
Nie wiem, dajmy mu jakieś onesia i inne takie. No nie, nie dało mi to żadnego jakby, nie wiem, bonusa ani nic. Nie ma zasila. O kur... A nie, dobra, już myślałem, że nam wybuchła pompa wodna. No i co? I przyszedł koleś pohandlować i nam pohandlował, wiecie, syf jakiś. Czemu egzotyczny handlarz nie przyjdzie pohandlować, tylko jakiś prymitywny? Trzeba chyba tym... szlachcicom jakieś, nie wiem, z nimi się może... skumać, bo tak to nie ma po prostu co tutaj porobić, nie? Miejsce pracy, jakieś miejsce. No jak ja będę na wszystkich napadał na miejsca pracy ich, to mnie nie będą lubić później. Nie? Ten, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, idź do pracy, niewolniku mój. Drzwi się nie zamknęły i później komuś zimno jest. Ci mają po 15 stopni, czemu oni tu mają? Aha, bo na dworze jest 17 i będą mieli, że śpią w zimnie? Aha, ten sobie jeszcze poszedł spać. Nie, to dobry zawodnik, powiem wam. Mogę zmutować? Nie, nie mogę zmutować za 24 godziny. A Iko medytuje przy posągu. Dobra, mam zwierzęta i mam teraz tak tą pumę, a ja muszę wytresować. O nie. No dobra. Myślałem, że ona już będzie wytresowana, jak mi ją sprzedali. A kobry gdzie są? Gdzie są moje kobry? Ty, ale one w ogóle nie są do tresowania, te kobry. Ja wiem, co ja zrobię. One będą strażnikami zagrody. Tresowane kobry. Produkcja leków teraz szła. A komuś miałem zrobić logę, nie? Lewa noga. Operacja, zainstaluj lewa, tylko żebym się nie pomylił. Lewa noga, wstaw lewą nogę z drewna. Gdzie jest ta gadka? Priorytyzuj operację na nim i mu zaraz dwa kawałki drewna i będzie, kurde, protetyka najlepsza na świecie. I co ma tą nogę? Drewniana noga, no i super. To mnie się podoba. Ja mógł ten Obelix już na wyższy poziom wrzucić, ale się boję, co się stanie, jeśli ja to zrobię w obecnej sytuacji mojej kolonii. Też mnie trochę niepokoi to, że tu mam ten stół do badań i jak ten Obelix zrobię, to pewnie mi wybuchnie ten stół. A nie, mam komponentów. Jak jest z badaniami anomalii? A czemu tego nie mam? A, tu się coś wydarzyło. Co, że oni zapomnieli? Extraction, bioferyt extraction? Nie kumam, czemu tego nie... Czemu to jakby się wyłączyło w ogóle? I co, ja miałem zepsute to? Nie, coś tu wypada.
I mu się cofnęła w rozwoju moje badania. Co też powodowało, że inne badania nie były robione bardzo niedobrze. A ten czemu dostaje jedzenie? Co mu jest? Postrzelenie, impuls. Nie wiem, czemu go karmią. Aha, bo on po prostu odpoczywa chyba. Nie, no nie odpoczywaj, odpoczynek. Odpoczynek to ty będziesz miał, jak już popracujesz. O, mogę użyć wynaturzonego. Gdzie jesteś, jaja? Zrobimy ci jakąś nogę, cyber. Patrzcie. A, próbował zmutować żołądek. No ale my już żołądek mamy zmutowany, to on, co on tam próbuje mutować? Jest! O, Dul, gadaj z nimi. Zajebiście. Ale będzie teraz akcja. Dul, gdzie jesteś? Gadaj. Handluj. O, handlarz egzotycznym towarem. Są komponenty. Wszystkie komponenty i wszystkie komponenty biorę. O kurwa, zajebiście. Całą neurotaminę biorę. Niedźwiedzia nie chcę. O ja, ale oni tu mają towar. Dobra, co ja mu mogę sprzedać, bo mnie nie stać na nic. Złoto mogę sprzedać, nie chciałbym sprzedać. Kieł słonia! 21 kłów słonia. Dobra, sprzedaję. Kiełów, kłów. Ostatnie narzekania Roka na podcaście, że karty nie dostał, a następny odcinku już miał. Aha! To nie wiem, czy to tak, chyba to tak szybko nie działało. Neuroformowane złącze psi. Super stal to bym chciał kupić, a nie sprzedać. Kurwa, co ja mogę sprzedać? Kurczaki, no to na kurczakach nie zarobię. Pięć tysięcy, nie mam tyle. To jakiś serum, no ale co to, to prawie nic nie kosztuje. Bioferyt to też nic. Pulsar mógłbym sprzedać, nie wiem co to robi nawet. No nie mam czego... Tak szczerze powiedziawszy to może być kiepsko, bo ja nie mam czego sprzedać temu kolesiowi. Coś bym musiał odpuścić, dobra. No to musimy jednak mierzyć siły na zamiary. Jeden komponent bierzemy, bo potrzebujemy ten... Ty musimy wszystkie. Neurotaminy możemy wziąć 0. O, a jednak możemy trochę więcej. Dobra, kupiliśmy wszystkie komponenty. Te zaawansowane by nam się przydały. Dobra. Zejdziemy trochę z tej neurotaminy, bo ja wolę mieć... Jeszcze coś byśmy musieli mu sprzedać. Sprzedajmy mu jakieś słonia. A to jest 4500. Aha, nie, czekajcie, czekajcie. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie. 50 neurotaminy, 100. Dobra, stół do fabrykacji potrzebuję, ten taki duży. Oho. Czy my będziemy na czas na 15, czy nie? Tak, już, już ogarniam się, tak. No to tak. Kto tu jest budowniczym? Walton.
Dobra, Walton niech buduje. Żeby, wiecie, mi tych komponentów na coś nie wydali, bo to się tak skończy. A to jest mój jedyny sposób na produkcję komponentów i to zakończy naszą wieczną, wieczny problem z komponentami. Jest! Zlecenia, dodaj, zrób komponent do uzyskania, nie wiem, 15 niech będzie. A co to jest za umiejętność potrzebna? Rzemieślnictwo, Jezu, mam nadzieję, że mam kogoś z rzemieślnictwem na 8. Mam Katsumi. Jest, robi. Patrzcie teraz. Robi komponent. Dobra, moi drodzy. No to w tym momencie, z uwagi na to, że nam tak dobrze się udało, to zapisuję i kończymy na dzisiaj. No jest super. Tak, żeśmy osiągnęli samowystarczalność. Bo teraz będziemy mogli robić w końcu komponenty. Już nie będziemy, wiecie, powstrzymywani przez to. Tak więc, no...